Więc dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z PUBG'a. Dzisiaj ze mną jest Kriketon. Siema, jestem. Dzisiaj nie jestem sam, tak krzyczeliście. Iii, cały czas te serówki grasz, iii. Nie było kiedy widzowie. Krzyczeli. Ja bardzo chętnie. Dlatego dzisiaj mamy tutaj Kripeta na celowniku. Boczek niestety, jak to Boczek jeszcze się tam kuruje. Więc Boczka za szybko pewnie nie zobaczymy, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Lecimy tutaj sobie w okolice Paradise Resortu. Ostatnio sam na Paradise tutaj wyklikałem zawodników. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie nam z Kriketonem. Czy będzie tutaj przypływ formy, czy jednak trzeba będzie nieść na plecach zawodnika. No to czas nam pokaże. Update wydaje mi się, że update był. Update był. Wydaje mi się, że Kripet potrafi przycisnąć, on to dobry chłopak, więc... Ej, zauważyłeś teraz, że daje się znacznik na ziemi, to się pojawia, no ziemia wcześniej nie było go na ziemi? Też był. Też był? Też był, no. Kurczę, ja chyba nie widziałem. Też był, tylko przy takiej większej odległości po prostu go nie było widać. Nie było widać, a teraz widać z daleka normalnie, nie? Mhm. Fajne to jest. Możemy naprawić właśnie w ten sposób. No, to jest mega git. Sensor! Widzisz, na jakim kanale jesteśmy? Sensor, no, wyjdźmy stąd. Nagrywacie się? Nie, no patrzymy się na ciebie. Idźmy na górny kanał i tu już. Nagrywamy publicznie. Przywitaj się z widzami i wypadł wam stąd. Pozdrawiam, powodzenia i... O, zaraz przyjdziemy do ciebie. I komentarz. Dobra. Nie, dobra, dobra, nieważne do kogo komentujesz, więc to jest Hubercik. I czekaj, luneta 4, luneta 6 jest podniesiona. To mamy podniesione. Z Damiankiem. Tytuł filmu. Cenzorek, co ci powiedziałem? Nazywany gość na TeamSpeak. Co ci powiedziałem, no? No. No nie, no nowicowy, no i nagraj sobie tu materiał. Siedzisz na kanale, nie wchodzić. No, niestety. Cenzorek ma problem z czytaniem. Zdarza się. Dobra, lecimy tutaj, pyk. Na ammo podniesione. Ja tylko czekałem, kto się odezwie. Słyszałem komunikat, tylko czekałem, aż ktoś się odezwie. Ja od razu wiedziałem, że to są zalek fajnie, bo słyszałem mikrofon, jak tam szuruje. Myślałem, że Pietrek właśnie, Pietrka wywołaliśmy. Nie, nie, nie. Pietrek nie, to cenzorek, jak usłyszałem szczorowanie mikrofonu, to było wiadomo, o co chodzi. Po tym to ja też znałem. Ten już było za późno. No i tak to widzowie bywa na tym TeamSpeaku. Dobra, chodź do góry, lecimy jeszcze. A TeamSpeak fajnie, Gibarki jakieś podnieść? No tak, no, z gitem. Ja mam M-kę lepszą, M-kę gorszą. Ja mam kałaczkę, ale brakuje mi czegoś takiego jak snajperka. Czy ty chcesz zagrać tak jak zawsze na Paradise'a, że odbijamy Paradise'a? Nie chcę na Paradise'a iść, Paradise jednak jest taki ryzykowny. Bez sensu. No, fajne, ale ryzykowne. Potrzebuję snajperki, ze skopa jakiegoś? 4-6? Nie. Ale mi po uszach strzelają, masakra jakaś. Dobra. Pyk. MK, skop 6, to ta Kuba Zeta jest chyba, albo Kuba Z, Kuba coś tam. Kuba U? To jest dużo ammo do MK, jak chcesz. Uuu, to lecę. Wiesz? Bo chcę. A ja wykorzystam tą łameczkę syryjną do gry jako broń na daleko. Aktualnie. A to dlatego, że nie mam na razie mocniejszego kaliberku. Dobra, idę tutaj teraz na dół. I co my tu mamy? Co my tu znajdziemy? No, to było piękne wejście, naprawdę. Nie, nie zdziwiło mnie to akurat. Mnie też nie. Czekaj, tu jest emeczka. Nie, ani trochę. Ale, cenzorek fajny chłop. Jest bandaż. Co my tu mamy na górze? Nic. Ej, posklikałbym sobie coś już. Ja też bym postrzelał. Mówię, miałem ostatnio taką formę mutant, że to szok. Dlatego tego mutanta fajnie by było odpalić sobie w końcu. Nie wiem, czy jakoś dźwięku nie mam, w sensie... Nie, oni właśnie... tak prują. Oni tak prują. Tak prują mocno? Tak. Masakra, to jest jakiś taki broń wkurzający, jakiś nie wiem. Cały czas sadzi chłop. P90 jakiś, nie wiem. A powiem ci, że ostatnio P5 grałem chyba na karakinie. I powiem ci, że fajnie z tego wchodziło. Ja nie wiem, dlaczego karakin jest tak wyzywany ogólnie. Ja karakin lubię. Też przez ciebie. Nie, ja karakin chwaliłem akurat. Ja karakin lubię. Ale to może Boczek mówi, że o, karakin to wychodzimy na streamach. No to może, nie, ja na karakin nie gram, przecież z karakina dużo odcinków na ciebie pojawiło. Szybka gierka. Pamiętasz, że się spoko grało. Są tam, jest tam innowacja trochę, bo są te... Nie no, ja karakin mówiłem zawsze, że jest spoko. No to, no to chyba mi się z Pieckiem pomyliło. Boczek wyzywa karakiem, bo no trzeba deathmatcha grać. Dobra, idziemy tutaj teraz. Chodź. Ma... Nie.
Ogólnie te mapy są teraz fajne. Teraz jest fajny map pool ogólnie. Co by się nie zagrało, to się fajnie gra. I rzadko mi Ramar jest w sumie. Rzadko? Weekendy chyba. Ty, weekendy jest w ogóle, czy. Nie ma weekendy, w ogóle nie ma. Wyrzucili weekendy, dlatego się przyjemnie całkiem gra. Ty, goście tam są. Przy samochodzie. Dobra. Rozwalili samochód i są tam. Dobra, dawaj, to jest kozacki cel. Nok! I drugi jest tam. Ja go próbuję flankować od razu. Nie wydaje się, żeby było ich więcej. Gość kaskę nie miał, dostał strzała. No nie może być ich więcej. Przebiega! Tutaj. O, pikuje na mnie. Leży, dobra. Ale wyklikani. Co? Zrobiłeś też tego drugiego? Tak, do dwóch, no dwójki są. Barrel DBS. Ja nie chcę. Jest kompensator, jest tuning taki do tego. Koleś... bez kasku był. Ty czaisz w ogóle, że ja myślę, że go przymierzyłem to... i modro. Ja myślę, że to jest ten pojazd taki, co się ten, co się do niego strzela, żeby... Ja też, a tu daczka rozbita, ty. A to daczka jakaś rozbita. I gość bez kasku jeszcze stał koni. No co, one shot. No i widzicie, z tej M-ki da się strzelać. Da się. Ja też właśnie tę M-kę ten... A tutaj co jest? O, to jest Saiga jakaś leży. Nie wiem, co to Saiga robi, ale... Ale dobra. Mimo, że chwytu nie ma, to nie ma takiego zrzutu jakoś i... Jeszcze z tym... A chcesz chwyt? Nie no... Ja mam pionówkę tutaj, chodź. Gorszą, to nie mogę chwytować. M-kę gorszą, M-kę lepszą, ale... Nie. Ej, tu był jakiś młyn, tu się dwa teamy jakieś rozwaliły. Nie, ja bym chciał poznać historię tego samochodu. Ja jak też, on, bo... Jak on się wywrócił na plecy w ogóle. Nie, ale on był rozbity, więc... Nie, bo on się wywrócił na plecy, bo on wybucha i go podrzuca do góry. A. Więc musiał jakiś inny teamek wysadzić samochód, a oni go rozstrzelali. Niestety go jeden kasku już nie miał. I dostał one tapa i się złożył. Więc dwa teamy musiały się strzelać, wygrali jeden fight, dostali od drugiego teamu. Taka była geneza jaka tego fightu. Analiza właśnie. A ja to gierki umiem analizować akurat tutaj, powiem ci. Znaczy dużo grałem w tego PUBG'a, nie? Więc takie rzeczy to... To idzie już przewidzieć. Ale no. Fajnie się ogląda właśnie jakieś takie analizy. Ja na przykład ostatnio oglądam analizy z LoL'a. A z League Legend to Syncrafa chyba. No. To ale ten, ale... Ja powiem ci, że jeżeli chodzi o PUBG'a, to wiedzę o tej grze mam dużą dosyć. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jeżeli chodzi o te zagrania, takie wiesz, że. Znaczy, masz taką wiedzę, myślę, nie tyle wiesz, teorie, ile dipsa zadaje jeden ten. Ale to nie jest też wiedza taka, wiesz, typowo pro gracza, tylko jako casual, to wydaje mi się, że tak, jeżeli chodzi o taki poziom casuala typowego. Zwłaszcza, że się nie uczyłeś, nie wiem. To poziom w PUBG'u taki w miarę nawet wysoką wiedzę. No ale to wiesz, nie mi to oceniać też, nie? No, w sumie tak. To musi widz fan powiedzieć, czy mam poziom wiedzy jakiś, czy nie. Dobra, to mogę wrzucić, to sobie wezmę. Brakuje mi snajperki. Kubę wezmę na snajpera. Nie no, Kubu jest spoko. No tak, no to używam. Chcesz tumik ten taki właśnie dźwięk? Mam na tumiku właśnie Kubę. Mam do snajperki. Ja też mam tumik, to będzie można z tego tumika szaleć. Tak, a co ten tumik wchodzi? I słyszę potencjał jakiś. Dwa potencjały nawet słyszę. Z Paradise. Zajdźmy z tej górki do tego Paradise'a. Obiegnijmy to delikatnie bokiem. Nie, Paradise jest taki stinky cheese. Nie, tam ludzie kampią za tymi ściankami. Nie, może mi to tak zbrzydło, jak zawsze tak. Graliśmy na tego Paradise'a, ale to fajnie było sobie zagrać, ale już nudne się to zrobiło. No, zwłaszcza, że my cały czas to samo robiliśmy. Bo lepiej sobie boczkiem tutaj obejść chyba, wydaje mi się, i wiesz, polucić tam i obokiem całkowicie gdzie indziej przebiec. I tak od dupy strony trzeba haczyć. Dobra, to jest dużo picia. Ja też właśnie dużo picia zgarnąłem. Rylek. Wzięte. Chciałem tego Paradise. Zrzut jest blisko. Idziemy na niego? Nie, czekaj, gdzie on jest? Oj, właśnie na Paradise. Chyba. Dobra, dawaj na tą górkę. Ale lecimy. Nie śpimy. Ty ktoś już z tej górki strzeli przed chwilą. Tak, dlatego dawaj pod tą górkę. Zrzut centralny na Paradise'a spadł. No. Nie, obok Paradise'a. Ej, z tej górki będzie bicie idealne na niego. Tylko te kary trzeba sprzedać. Dlatego ktoś chyba właśnie strzela. Dobra, skupmy się.
Mamy tak zwane one take, albo pyknie, albo nie. Znaczy mi na plecy chodzi, mi o nas nie wiedzą, bo się nie strzelaliśmy, także mamy przewagę na pewno. Delikatnie teraz. Chyba jeszcze za chwilę odpalimy te tłumiki. No mam widok na ten zrzut. Nikogo przy nim nie widzę. Ty lotnie, ktoś chłop lotnio leciał. No szyczają na te zrzuty. Jak szpak. No ta prawa strona cały czas, coś tutaj pluje granatami, karami. Podejdźmy pod nich. Bo lewy, jak strzelimy tutaj... Lewy chyba bardzo. Tutaj. Jak strzelimy w gości, którzy teraz tłumików, to dostaniemy w łeb od boku. Widzę, widzę, widzę. On w lotnie strzela, bo on się zatrzyma zaraz. Jest knock, dobi. Leży. Widzę, widzę przyczepie tutaj, chowa się. Uciekam, uciekam. Leczę się, muszę się przeleczyć. Tu jest, już go widziałem. Co jest grane, ty? Tutaj na blisko. To jest. Kiedy on przebiegł? Ej, w ogóle nie widziałem, kiedy on przebiegł. Ja byłem pewny, że on stoi za tym drzewem. Albo zabili kogoś i z drugiej strony gość przybiegł. Być może to był z innego teamku. O Jezu, ale unlucko. No nic, ludzie, czasami takie mecze też bywają. Raz są mecze dłuższe, raz są krótsze. No nie pykło, no nie pykło. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, do następnego, cześć wam. Hello.